Polski Ład 2.0 Zasady Ogólne. Od 1 lipca zaczną obowiązywać kolejne zmiany podatkowe, wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu 2.0. W tym filmie opowiem krótko, jakie zmiany czekają przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, czyli według podatku progresywnego. Najważniejsze zmiany w podatku dochodowym. Obniżenie stawki PIT z 17 do 12% dla dochodów przekraczających 120 tysięcy złotych. Wycofanie wprowadzonej wcześniej w ramach Polskiego Ładu ulgi dla klasy średniej. Bez zmian pozostaje kwota wolna od podatku wynosząca w 2022 roku 30 tysięcy złotych oraz wysokość drugiego progu podatkowego 120 tysięcy złotych. Uwaga! Ze względu na zmianę stawki podatku zmianie ulega także kwota zmniejszająca podatek z 5100 zł. Na 3600 zł. Do 1 lipca kwota wolna wynosi 17% z 30 tysięcy zł, czyli 5100 zł. Od lipca kwota wolna wyniesie 12% z 30 tysięcy, czyli 3600 zł. Co to oznacza w praktyce? W zaliczce na podatek dochodowy od stycznia do maja lub za pierwszy kwartał 2022 roku obowiązuje stawka 17% w pierwszym progu podatkowym. W zaliczce od czerwca lub od drugiego kwartału 2022 roku będzie obowiązywać stawka 12% w pierwszym progu podatkowym. Co to oznacza dla użytkownika korzystającego z taksyon? Jeżeli będziesz dokonywać obliczenia podatku po 1 lipca za dowolny miesiąc roku 2022, program użyje nowej skali podatkowej dla dochodu narastającej od początku roku. Oznacza to, że już w pierwszej zaliczce za czerwiec, wyliczanej w lipcu, w oparciu o nowe przepisy, zostaną uwzględnione zmiany w sposobie wyliczenia podatków. Nie musisz przeliczać zaliczek na podatek dochodowy za miesiące od stycznia do maja jeszcze raz, ponieważ zaliczki zawsze są liczone narastająco. Pierwsze rozliczenie dochodu na nowych zasadach uwzględni zapłacone wcześniej kwoty podatku. Dzięki temu już w lipcu podatnik zapłaci podatek pomniejszony od płatę z pierwszego półrocza lub będzie mógł ją rozliczyć. W kolejnych okresach rozliczeniowych. Uwaga! Jeżeli usuniesz rozliczenia we wcześniejszych okresach, począwszy od stycznia, stosujemy nową skalę podatkową. Wiąże się to z koniecznością samodzielnej kontroli wpłacanych zaliczek. Dlatego, jeżeli chcesz lub musisz usunąć rozliczenia za poprzednie miesiące po zmianie przepisów, zapisz pliki związane z rozliczeniem okresu oraz zrób zestawienie zaliczek na podatek dochodowy widocznych w programie. Dzięki temu zachowasz dane, które były wcześniej dla Ciebie widoczne. Po zapisaniu rozliczeń program uwzględni wprowadzone przez Ciebie zmiany oraz zmiany w przepisach. Tak se on pomaga nowoczesnym przedsiębiorcom. Możemy poprowadzić Twoje rozliczenie za 119 zł miesięcznie netto lub możesz to robić samodzielnie korzystając z naszej aplikacji za 35 zł miesięcznie netto. Wybór należy do Ciebie. Bez umów, bez zobowiązań. Możesz zrezygnować w każdej chwili. Zapraszamy na stronę taxon.pl. Dziękuję za uwagę.